Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, chyba będzie zaprzysiężony Biden w poniedziałek. Zobaczymy. Nagrywam w niedzielę wieczorem. Kolegium elektorskie będzie głosowało. No, nie będzie to przyjemne, no ale jest takie życie, tak? W sumie nie ma co brać karabinów i biegać do lasów i strzelać. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, Ameryka jednak jest demokratyczna, jest federalna, jest republikańska, no jest cały przekrój Amerykanów, no ale ogólnie rzecz biorąc wszystko jest bazowane na konstytucji. Konstytucja była ratyfikowana w 1788 roku. No, deklaracja niepodległości została podpisana 4 lipca 1776 roku. Także na 200 była rocznica, 200. rocznica w 1976 roku. No to chyba jednym z tych pierwszych filmów Sami swoi to chyba były z lat 70., ale było z lat... Był jakiś któryś serial, kiedy ci ludzie pojechali do Ameryki tam odwiedzić wuja, czy wujo przyjechał i tam się kłócili. No w każdym razie to wtedy była 200. rocznica, tak? To była 200. rocznica niepodległości Ameryki, no. Krótko się by wydawało. No i dlaczego mówię o konstytucji? No mówię o konstytucji dlatego, że komuniści, socjaliści będą chcieli zagryźć tą konstytucję, będą chcieli zmienić wszystko, będą chcieli... Jedną z podstawowych dokumentów amerykańskich, no to jest właśnie w Deklaracji Niepodległości, tam jest rozpisane o niezbywalnych prawach człowieka. No i co to są te niezbywalne prawa człowieka? No to jest życie, jest wolność, czyli swoboda w sensie nie wsadzenia do więzienia za nic. Życie, czy nie można pozbawić czy chłopa, czy tam jakiegoś parobka życia, bo jakiś tam pan czy dziedzic miał prawa do zabicia. No i tu najciekawsze to było pursuit of happiness. Pursuit to znaczy takie ściganie, gonienie, osiąganie szczęścia. No i to wszyscy wiedzieli, że chodzi o osiągnięcie szczęścia, no ale nie kosztem innych. Dlaczego to jest takie ważne, te trzy rzeczy, tak? Można się zastanowić. Życie, no bardzo ważne. Wolność, też ważna. No ale osiągnięcie szczęścia, czy ściganie szczęścia, no i o to chodzi, tak? To są wartości, które robią ludzi z ludzi. No i teraz niestety komuniści starają się zmienić to. To osiągnięcie szczęścia przez 200 lat wszyscy, 250 lat, przepraszam, wszyscy rozumieli, że to nie może być kosztem innych. No a socjaliści niestety robią wszystko kosztem innych, tak? No bo socjalizm jest bardzo wygodny, bardzo przyjemny, ale dopóki nie zabraknie cudzej forsy. Polityka nie jest taka skomplikowana. No w zasadzie prawica mówi, że wolność ekonomiczna. Prawica mówi, jeżeli ekonomia dobrze idzie każdemu, no to cały naród jest, ma dobrze, tak? Jeżeli jest mało wolności ekonomicznej, no i nie ma wolności osobistej, no to jest taki, powiedzmy, stan autorytarny. Także to Korea, PRL, Kuba, tego rodzaju rzeczy. No i jest jeszcze wolność personalna. No i tutaj ta lewica w tym przoduje. Lewica po prostu chce wolności personalnej, czyli wszelakiego rodzaju zboczenia seksualne, wszelakiego rodzaju odchylenia, wszelakiego rodzaju dziwne rzeczy na poziomie jednostki.
bez względów ekonomicznych, bez żadnych konsekwencji ekonomicznych i dlatego tu się to rozdziela, tak? Tu się rozdziela prawica i lewica. Lewica mówi, że jest wolność do tego momentu, że można iść i ukraść, a prawica mówi, no nikt nikomu nie powinien kraść, każdy powinien mieć swoje. No, Lenin powiedział w swoich tych przemowach, że złodziejstwo, zabranie bogaczowi nie jest złodziejstwem. No i to jest to, co dzisiaj Aleksandra Ocasio-Cortez tłumaczy i mówi, że trzeba właśnie ścigać bogatych. No i to może być koniec Ameryki. To może być 250 lat wolności amerykańskiej. Może zniknąć na jakiś czas. No nie zniknie to sobie, tylko taki można powiedzieć akademicko porozmawiamy czy pogadamy. No bo nie będzie zamordyzmu. Za 2 lata będą wybory, za 4 lata będą wybory. Ludzie się zmieniają, ludzie myślą, ludzie widzą, tak? No także zmienić konstytucję to za bardzo nie jest jak, bo żeby zmienić konstytucję, no to potrzeba, to trzeba mieć zgody, chyba 2/3 stanów muszą się zgodzić, że starają się zmienić i 3/4 stanów, żeby tą konstytucję samą w sobie zmienić, jakieś tam poprawki, także to nie jest łatwe. No ale takie rozmowy akademickie, takie gdybania, dywagacje i rozpatrywania, co można by było zmienić, no to właśnie Narodowe Centrum Konstytucyjne wysłało w sumie takie propozycje czy ankiety i zapytało się bardzo zaangażowane grup konserwatywnych, liberalnych i libertariańskich, co by zmienili. No tak jak powiedziałem, jest ta wolność ekonomiczna, to jest po prawicy, wolność osobista jest po lewicy, no po środku jest centrum, no a libertarianie, no to są w zasadzie są gdzieś tutaj, gdzie oni mówią, że musi być wolność osobista dosyć wysoko, no i wolność ekonomiczna dosyć wysoko. Dlatego zawsze nikt ich tam nie wybiera, mają 1-3% w głosowaniach, zabierają te głosy, szczególnie zabierają republikanom, oni zawsze im to brakuje, no i są bardzo takimi utopistami jednak republikanie od kwestii finansowej, no niestety polityka zaczyna i kończy na pieniądzach, socjaliści tego nie rozumieją, no ale wszystkie te trzy grupy, no to w zasadzie proponowały tam najróżniejsze rzeczy. No żadna z tych grup nie proponowała, żeby to pociąć i wyrzucić do śmieci, tylko proponowali jakieś zmiany. No libertarianie, no to powiedzieli, że w zasadzie w każdym zdaniu konstytucji to powinno, cokolwiek jest opisane, to powinno być na końcu, że i to mamy na myśli. Czyli o co chodzi? No, że jeżeli w konstytucji było coś napisane, no to nie można tego zmieniać. Konserwatyści no też w zasadzie nie chcą zmieniać konstytucji. I też nie chcą zmieniać tego, co tam jest napisane, żeby nie doszlifowywać żadnych słów czy znaczeń. Socjaliści postępowi progres tak zwany, no oni oczywiście chcą zmieniać. Oni trochę mówią, że konstytucja jest w przeciwieństwie, co wszyscy mówią o socjalistach, że socjaliści to promują w zasadzie w gospodarkę planowaną, no to oni mówią, że nie, że to nie jest prawda, że oni najbardziej się patrzą na prawa ludzkie. No i unikają tego pożądania, tego
chęci, żeby wpisać do takie pozytywne prawa. No bo pozytywne prawa, no to w Ameryce lewactwo wymyśliło coś takiego, że jest prawo do mieszkania, że jest prawo, powiedzmy, do opieki zdrowotnej. I to wszystko jest, skąd to się bierze? No właśnie bierze się z tego nieszczęsnego promote general welfare, czyli welfare, czyli to jest dobrobyt, general to znaczy taki ogólny, a promote, no to znaczy zachęcać, krzewić i sprzyjać, żeby ludziom było lepiej. No tyle tylko, że lewactwo mówi, w konstytucji to jest napisane, że to rząd ma dać, a wszyscy ci ludzie, którzy tą konstytucję pisali, wszyscy ci ludzie, którzy tą konstytucję w zasadzie robili, te fundamenty, no to oni mieli na myśli, żeby rząd jednak nie wtrącał się za bardzo, tak, żeby umożliwiał, żeby dawał te szanse. Na dzień dzisiejszy komuniści, no to proponują niewolnictwo, no bo proponują, żeby ci, co pracowali, dawali pieniądze tym, którzy po prostu nie pracują pod konto tej enigmatycznej czy tajemniczej opieki społecznej, czy promowania, zachęcania do ogólnej opieki społecznej. No ale to jest dosyć idiotyczne. No są te trzy gałęzie rządu, ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. No i to jakoś to wszystko działa. Wszelakie próby tam troszeczkę zmienienia zdania jednego czy drugiego, no to się nigdy się dobrze nie kończy i to przez ostatnie 250 lat nigdy się dobrze nie kończyło. Wprowadzono, powiedzmy, poprawkę do konstytucji na temat prohibicji. No to było jedno wielkie fiasko. Poprawka chyba była 18, później były 21, no to było to zlikwidowanie tej poprawki. Jedna z pierwszych poprawek, no to były podatki federalne. Nie było podatków federalnych do I wojny światowej, no a później wprowadzili podatki 1-2%, 1% chyba, i to tylko na duże firmy, żeby pomagać Europejczykom z tego wszystkiego. Także podatki zaczęły się w Ameryce w czasie I wojny światowej, żeby pomóc Europie. No a dzisiaj komuniści krzyczą, dlaczego Trump nie płaci powiedzmy 40% podatków od swoich korporacji. Kretyni nie rozumieją, że jeżeli Trump zatrudnia 100 tysięcy ludzi, no to 100 tysięcy ludzi płaci dziesiątki, setki milionów dolarów w samych podatkach. Także zabicie korporacji czy zabicie firmy to nic nie daje, no bo wszyscy ci pracownicy, którzy tam pracują, padną. Wszystkie te produkty, które są produkowane przez te korporacje, padnie. Także, że lewactwo krzyczy właśnie opodatkować korporacje. No ale nie patrzą nigdy, ile ta korporacja sama w sobie ze wszystkimi pracownikami tworzy dla dochodu państwowego. Zmiana pojedynczych tam linijek, no to nie jest najlepszym rozwiązaniem. Socjaliści, demokraci, no oni ogólnie chcą zlikwidować, chcieliby, żeby konserwatyści odłączyli się, żeby była ta tak zwana secesja, żeby było odłączenie. To, co w 1862 roku, kiedy południe powiedziało, że się odłącza od północy, to północ przyszła i zginęło 500-600 tysięcy ludzi w czasie tej wojny, można powiedzieć, o niewolnictwo. No i teraz socjaliści mówią, że w zasadzie to trzeba by było się odłączyć. W zasadzie to powinny być trzy tereny. Wschodnie wybrzeże Ameryki Socjalistyczne, zachodnie wybrzeże socjalistyczne, no i środek Ameryki to byłby konserwatywny. No i oni tłumaczą, że powinno być jedynie co nie reprezentantów, tylko 126 senatorów, że powinien być jeden senator na jeden stan, no a reszta proporcjonalna do ludności. No teraz jest troszeczkę inaczej i dlatego to, co komuniści nienawidzą w tym
kolegium elektorskim, bo jest 50 stanów, czyli 50 stanów po dwóch senatorów, to jest 100 senatorów. Tych 100 senatorów tworzy 100 ludzi w kolegium elektorskim. No i później jest 435 reprezentantów, którzy są następne 435 głosów. Dlatego w Ameryce nie jest liczbowa większość głosowania ludowego, tylko że to jest troszeczkę zmienne. Także, że prezydent może mieć mniej głosów w głosowaniu takim ludowym. No i dlaczego to tak jest? No to jest dlatego, że jest 50 stanów, a w zasadzie 11 stanów najbardziej zaludnionych, zawsze by wyrolowało te pozostałe 39, tak? Bo 39 stanów nie miałoby nic do powiedzenia, tylko te 11 stanów. No tak, także to nie byłaby demokracja jako taka. No byłaby demokracja statystyczna, ale to nie jest to, co każdy normalny powinien zrozumieć, że to jest jednak lepszy taki podział, jeżeli małe stany mają coś do powiedzenia. Druga sprawa, którą komuniści by zmienili na pewno w konstytucji, no to jest prawo do posiadania broni. Konstytucja mówi, że każdy obywatel ma prawo do posiadania broni. No i że może się zorganizować w najróżniejszych tam oddziałach partyzanckich, może się zorganizować. No a komuniści mówią, że prawo do posiadania broni jest, tak, no ale jest, podlega regulacjom państwowym i wszelakie organizowanie się ludzi jest regulowane państwowo, tak, także ta polska milicja i ochotnicza rezerwa milicji obywatelskiej, no to właśnie To jest coś takiego. Mają prawo do posiadania broni, ale tylko swoi. No i lewactwo chciałoby wcisnąć do konstytucji również słownictwo na temat utożsamienia tej rodzaju płciowego, tak? Oni pchają po prostu, lewica, ta wolność jednostki jest pchana w kierunku tych odchyleń seksualnych, w kierunku utożsamiania się nie pod względem swoich genitaliów, tylko pod względem tym, co człowiek sobie wyobraża. Libertarianie, oni jak zwykle chcieliby zlikwidować duże państwo, chcieliby zlikwidować federalny rząd. No i najważniejsze, co libertarianie mówią, no to jest to, że musi być wyważony budżet. Co to znaczy wyważony? No, żeby dochody mniej więcej były takie same jak wydatki. No, dochody i odchody. No, odchody trochę po polsku i mają inne znaczenie, no ale powiedzmy przychód i wydatki, żeby były zbalansowane. No i że jakieś specjalne powiedzmy opodatkowanie, no to musi to kongres zaakceptować, no i że w zasadzie to musi wygasać po dwóch latach, że nie może być tak, żeby jakieś pieniądze zbierane w wypadku jakiejś tragedii i żeby to później się ciągnęło przez 10 czy 15 lat ta partyzantka. No ogólnie rzecz biorąc wszyscy chcieliby troszeczkę zmienić, no ale najgorsze jest to, że komuniści, socjaliści mogą się wziąć za to zmienianie. Czy coś osiągnął? No chyba nie osiągnął w 2020 roku. Teraz 5 stycznia dużo się okaże. W 2020 roku też zacznie się wszystko jakoś doszlifowywać. Także myślę, że Ameryka nie jest jeszcze skończona. Myślę, że Ameryka nie jest na wykończeniu. Socjaliści mają te swoje osiągnięcia. No, a fakt jest faktem, że jednak socjaliści robią dwa kroki do przodu i krok do tyłu. Dwa kroki do przodu. Za Clintona przepchnęli
dużo do przodu, później Obama przepchnął dużo do przodu Biden. Biden, no to w sumie jest taki Obama 3, także, że to taka trzecia kadencja Obamy będzie. On pozatrudniał wszystkich tych, którzy działali dla Obamy, z powrotem ich wziął, te same czerwone mordy. No ale to już jest materiał na następny filmik. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmu. Zdrowia, dziękuję wszystkim normalnym za głosowanie na konserwatystów.